Siema, hejos. Wcześnie rano jest, my jedziemy na Biały Bór, czekam na chłopaków. Pożyczonym busem dzisiaj jedziemy, żeby trzy kłady zapakować. Cała Polska tam będzie. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Tu jeszcze Tomka na kołkach, nowe opony zaraz zakładam. Siema! Siema! Elo, o, jakie kółka! O, o. Co stare? A to nówki! Przyjechały! Mojego postawiamy na pion. O! O ja! Dawaj, Tomek. To się opuści tam. Siema. Siema, dzisiaj na Biały Bór majówka rozpoczyna się. Serwis? Jak na wyścigach, rach, ciach, ciach. Rach, ciach, ciach. O kurde, przedłużka musi być. I nic nie mówiłeś? Tam przedłużka musi być. A teraz mówisz? No dobrze, wchodzi. Przesuń, no i jest. Kuba, jedziemy. Łocie. Co ci spadło? Tam. I co, przełożyłeś? Dźwignię? Tak. Pasowała? Co? Trzeba by ją poprzerabiać trochę. To jest sprzęt normalny. Raptor! Rapi! Nie zapomnij wyłączyć. Wierzysz na kole do busa? No. Dobra. Dajesz żonę, czy masz tam? No. Czekaj go. Oskar, to ma tego busa takiego wielkiego? No. A tylko ja cały czas nie wiem, czy Kajo wejdzie, nie? Zorganizować taką naprawdę porządną, dużą, huczną imprezę, którą wszyscy zapamiętają na długo. To boły. Ostatnie. I zamykamy. I jedziemy. Siewkę, tak, bo to kurde jest ten. Oskar. Oskarą wóz, to wiesz, może nam tu drzwi pomóc. Ale tu trzeba trochę mocno. Uważaj na palce chyba. Gotowi? Ready? 186 km. Lecimy. A ten kurde, zobacz ty jak jedzie. Ten nawalony jest. Majówkowy. Co? Majówkowy. No, tak szeroko jeździ w trasie. Stoimy sobie w koreczku. Droga na Biały Bór cały czas. Z paliwem nie mamy problemu, nie Tomek? Wszystko pasi. No i beka stanęła nam na rondzie. Niebezpieczny manewr. Rondo z pod prąd. Polecimy. Tak i pech, no. Ale fajne kierunkowskazy ma. O, lipka. Ty Tomek, to już tej kawy się napiliśmy, wiesz? Spokojnie, jeszcze mamy 70 km. No, ale ja tutaj nie sądzę, żeby w lesie ktoś postawił jakąś stację z kawą. Ara, tu znajdziemy jakieś patyki,
Kuba live'uje na TikToku. Ziółek zaparzymy, to na wstecznych będziemy wjeżdżać na Biały Bór. Dobra, na jakich wstecznych? Siema, siema! Siema, hejos, właśnie dostałem SMS-a od Adasia, że mam zadzwonić pilnie. Nie wiem, co się stało. Na live'ie ktoś mówił, że Adaś nogę złamał. Nie wiem, czy to na kładzie, czy co, co się stało. Zadzwonię zaraz i... Tomek, tu na tą kawę, to chyba do jakiegoś rolnika pójdziemy. Tak, załatwimy. Taką sypankę, czarnuchę taką. Załatwimy. A co się stało? Spadł z kłada. Aha. No tak. Kurczę. Aha. Aha, aha. Pierwsza gleba Adasia, no. Niemożliwe. To się wystraszył. O kurde. Ale to w którym miejscu tą nogę złamał? Udową. Aha, aha. Aha, aha. No to ciężko. No, no. No, 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 no. Aha, aha, aha. Czyli unieruchomiony jest. Leży. Nie jeździ nawet na wózku. Aha, aha. No dobra. No to niech... No, 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 no. Kurczę, no trzeba pilnować, no. Wybraliśmy tego... No, no niedobrze, niedobrze, bo teraz będzie leżał, to też niedobrze, bo to ruchu znowu nie będzie miał. Oje. No niedobrze, no my odpaliliśmy live'a i jakiś widz pisał, że Adaś nogę złamał. Ja mówię, kurczę, no to jak już SMS teraz mówię, przyszedł, mówię, to już na pewno noga złamana, nie? Tak, bardzo trudno się układało te puzzle z jego. No, 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 no. No to proszę go pozdrowić, niech tam się trzyma, kurde. I... No na razie mówi, że nie wsiądzie, a i tak wsiądzie, i tak wsiądzie. No tak się stało, no. No dobra. No niech tam, no niech się trzyma. Dzięki, do widzenia. W końcu kawa, no w końcu kawa. To się porobiło z Adasiem, nie? Tomek, słabo, nie? Stało się tak, jak gadaliśmy? Tak jest. Stało się tak, jak gadaliśmy. Adaś mówi, że bratu chce za 1000 sprzedać. Kłada, niech daje 1000 i bierze, on już nie wsiada. Będzie jeździł. Ja wam mówię, będzie jeździł. Przejdzie, wystraszył się. Też taką glebę miałem. No, ale nogi nie złamałeś. No, ale mnie też bardzo noga bolała. No, ale wiesz, to jest jak się noga... No. Noga jest złamana, to jest ból totalny, nie? No. Dobrze słyszałem, udowa? Jak? Kość udowa? Kość udowa tylna, no. O, to jest... To już grubo, to już grubo. Ale Oskar jest wściekły, wiesz? A czemu? No, że mu kłada nie zawieźliśmy. Czy zostanie? Co on się tym nerwuje? Dostanie, ale chciał dzisiaj robić. To co, słuchajcie, pozdrawiamy Adasia. No. Pozdrawiamy Adasia. Pozdrawiamy. Trzymaj Adasia. Się. W czerwcu przyjedziemy do ciebie. Tak. Jak wydobrzejesz. Nara, hejos. My już skręcamy w prawo. I już droga na Biały Bór. Biały Bór. Biały Bór. Bunkry, a tam są bunkry. Gdzie? A bunkry? Bunkry! To tam musi być pięknie, jak są bunkry. No, Wałku Morski. Tu jeszcze samochodów nie widać. Trochę ta góra ma. Wysokość? No. 200?
245 metrów. Wysokość 245 metrów góry na Białym Bożu. Ja myślałem, że ze 170 ma. Tam są. Tu może? Tam dalej. Co? Ale narodu. Tu pojedziemy. No jedź. Tu się znajdzie jakaś miejscówka? Jesteśmy już na miejscu, mnóstwo wiary, powiem wam narodu. Ale to ochraniacze ubieramy? Ochraniacze, tak, no musisz ochraniacze, ja też ochraniacze ubieram. Nie ma co oświrować, ale naprawdę jest narodu tyle na Białym Boże, że jeszcze tyle to chyba nie widziałem. Ciekawe, czy ktoś tam zaparkował w lesie, ale wątpię. Wszyscy tutaj przy ulicy stoją i przy wjazdach. Omega, idziemy się rozpakować i przebierać. Tak jest. Do zobaczenia na górce. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Biały Bór. Biały Bór. Klimat tu jest, naprawdę. Trochę się teraz mniej ludzi tutaj zgromadziło. Czekam na Tomka, niech przyjedzie, niech spróbuje sobie podjechać. Ale nie wiem, czy CB podjedzie. Tam jeszcze z rozpędu jak było, ale tutaj nie ma możliwości takiej. Jeszcze się z takim rozpędem. Zasnął kolega. Siema! Pamiętaj, wykonał telefon do dziewczyny. Na pewno, 100%. Tak pomyka, ostro. To cebula. Zobaczcie, cebula idzie. Thank you.
cebula i idzie. To fajnie. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.